Hej, siemanko, z tej strony Wkurwiony, a to już jest drugi odcinek serii Clash Royale. W tym odcinku chciałbym wam pokazać atak mojej dziewczyny. Jest to bardzo udany atak, chociaż tutaj było bardzo, bardzo wiele szczęścia. Więc spójrzmy na ten atak. Troszkę go przyspieszę, ten atak. Ale na razie zobaczmy czym będzie walczyła. I tak, tutaj są wiedźmy, jest Fireball, są gobliny i są szkieletory. Bardzo, bardzo lubię te szkieletory. Ataki, no i tu widać, przeciwnik użył Fireballa, a tu już puściła wiedźmę. Wiedźmy są fajne, ale tutaj nie wyszedł to podejście. No i tu już przeciwnik puszcza Golema, no i tutaj Evelyn też już puściła Golema. Parę goblinów. No i za tym gigantem się tam puścił Pekka się puściła. No i tu już gobliny. Gobliny są bardzo, bardzo fajne. Bardzo lubię walczyć tymi goblinami, a tu już kolega puścił Paladyna, ale niestety już szkieletory go załatwiły. Pięknie. No i znów ten Fireball. Znów od tej strony leci gigant. Znów gobliny za nim. No i znów te szkieletory. No, przeciwnik ma parcie na te szkieletory, widać. No i Pekka, no poradziła sobie, padli wszyscy na raz. No i ta wieżyczka. Ja też mam tą wieżyczkę, ale ja w ogóle nie używam, ona jest zbędna jak dla mnie na razie. Zobaczymy, co będzie dalej. I tu już jest dwa razy eliksir, zobaczymy. No i już wiedźmy idą. Znów ten paladyn pieprzony, ale Pekka jest. Ach, to wszystko niszczy. Tutaj ma 1000 HP. Budynek przeciwnika. No i jak tak, jakby normalnie widział, wyczuł te wszystkie ruchy Eveliny. No idzie. I tu już, a gigant, już 1000 HP, jeden budynek. No i tu jeszcze Pekka walczy, ale są szkieletory. No i tutaj proszę zobaczyć. Szkieletory razem pójdą łeb w łeb. Zobaczymy, jak to się skończy. Jeszcze 5 sekund. Będzie doliczona rozgrywka. Tutaj gigant. No jest. Tutaj armatka wszystko załatwiła. Ale tam już się wbiły te szkieletory. Ten znów wieżyczkę kładzie. Tutaj walczy. Walczy King jeszcze z gigantem. Znów ten Fireball. No tu 168 HP. Tam ma bardzo mało. Ma 30 HP. Z tego co dobrze widzę. Tu już gigant z kolejnej strony leci. Tu jeszcze jest walka tam o to. Jeszcze tam 20 sekund został. Ach, padł. Jak to szczęście bywa. 23 HP. Po 20 HP na każdej wieżyczce. No coś niesamowitego. I teraz rzućmy okiem na moje konto tutaj. Jak widać mamy skrzyneczkę jedną. Zróbmy opening tej skrzyneczki. I co tutaj? No, znów gold. O, strzały. I gobliny. I co tutaj? No, arczerki muszę w końcu je walnąć na piąty level. Zobaczymy. Tutaj mamy... Zróbmy atak, może nam pokaże jakąś skrzynkę. Jak widać, podskoczyłem o 100 pucharów. Zobaczymy, co to będzie. Tutaj biorę stary mój zestaw. Będziemy szukać. Tylko tutaj na arenie 3 są coraz trudniejsi. No właśnie. Trafia nam jakiegoś. Dobra, poczekamy. Poczekamy na przeciwnika. Poczekamy, aż się załaduje cały eliksir. Zobaczymy, co to będzie. Co to będzie. No, przeciwnik nie atakuje. Dobra, rzućmy pierwsze smoka. To może być ciekawe. A, wrzucił tutaj. Też rzucił Pekkę. Rzucimy szkieletory. Zobaczymy. Zobaczymy, co, jaką kartę ma dobrą. Co ona przyniesie. Ta jego karta. Puszczę tutaj Bombermana. Ale ten przeciwnik chyba padnie szybko. Ależ to idzie. Ależ te szkieletory niszczą. Smok za nim. Jeszcze tu rzucę gobliny. Tylko poczekam, aż mi się miejsce zrobi. I tutaj już będą szły gobliny. Już. Oj, przeciwnik chyba się poddał. To będzie szybka walka. Jeszcze poczekam. Jeszcze tutaj smoka rzucę drugiego. Ale tutaj przeciwnik, no i jeszcze gobliny, oj ten przeciwnik chyba nie wie w ogóle jak się gra w tą grę. Tutaj próbuję podejść, poczekam jeszcze chwilę na mojego paladyna. Załaduję, on tu rzucił jeszcze, dobra i teraz szybko powinien polecieć. No, myślałem, że się cofnie za nim ten paladyn. No, tu Pekka mi niszczy mi ta Pekka, kurde mać, ale zrobiłem błąd chyba. Albo nie zrobiłem błędu, dobra poczekamy. Czemu on w ogóle magii nie używa, no chyba nie ma w ogóle magii. No, tu Bombermana chciał puścić. Aj, kurde, mać. Dobra, chwilę teraz poczekam. Chwilę poczekam. Poczekam, przynajmniej jest 15 sekund. Zobaczymy, co się stanie. Prawie załaduję sobie eliksir i wtedy uderzę całym moim składem. Chociaż tutaj sobie puszczę. Sobie puszczę z tyłu Bombermana. A ten puścił jeszcze gobliny. No i teraz myślę, że. Albo jeszcze poczekam chwilę. Jeszcze poczekam chwilę. Niech on jeszcze próbuje. Nie wiem, czy mnie spróbuje zaatakować. Ja tu puszczę smoka. Aj, dobra, rozwali mi też budynek, też walczy, też chce wygrać to. Myślę, że będzie atakował jak najbliżej mojego głównego budynku, a rzucił miniony, dobra. Dobrze, nieźle, nieźle. Kurde, znów ten pieprzony Bomberman.
No i teraz dwa razy eliksir. I teraz powinno być wszystko ok. No jest, będzie chyba wygrana. Dobra, tutaj rzucam strzały. I jest wygrane. I bardzo dziękuję. Jest super. Ile dostajemy pucharów za pana gladiatora? O, plus 29. Jeszcze chwilę i będę miał 1000 tych pucharów. Dobra. Za 21 minut kolejna skrzynka. I teraz myślę, że trzeba otworzyć tom. 5 kart. Zobaczymy, co to przyniesie. Co tu mamy kolejnego w upgrade'zie? A Valkyrie w ogóle nie będę upgrade'ował. Tego kanona myślę, żeby. To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. I jeszcze na dzisiaj się szykuje bodajże odcinek z Clash of Clans. Także bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie i zapraszam do moich poprzednich odcinków. Cześć, trzymajcie się.